Ze mną po walce już Erik Olsen oraz Kamil Janik. Siemaneczko, witam was bardzo cieplutko. Chciałeś powiedzieć coś do swojego przeciwnika. So you wanted to say something to... So the whole point of that fight with Yannick was that we would like to stand and kickbox. He started super fast, I started slow, and he hit me. And when I fell down, I was out. When he hit me on the floor, it woke me up. So I wasn't trying to shoot for a takedown. I tried to stand up and I went to the right. I went to go to the left and I fell back. I didn't know which way was up. I'm still fucking like dizzy at the moment. So I didn't want anyone to think I tried to turn into some jiu-jitsu fucking Gracie guy. I wanted to stand and punch, but the motherfucker hit hard as fuck. And I woke up on the floor getting punched. So I didn't really know which way was up or anything. So congratulations to him. And that's that. It's, I have nothing to say. Better fighter won on the night. Ogólnie próbowałem trzymać całą walkę w stójce w kickboxingu, ale niestety oberwałem i obudziłem się na podłodze. W zasadzie jego ciosy obudziły mnie dopiero na podłodze. Kiedy się obudziłem, raczej nie wiedziałem, gdzie jest góra, gdzie jest dół. Próbowałem wstać, szedłem w dół, próbowałem iść w lewo, szedłem w prawo. Bardzo ciężko było mi się ogarnąć w całej sytuacji. To tak jak powiedziałem wcześniej, no umówiliśmy się na walkę w formie stójkowej, flatweight, bania, łokcie, K1, tak? Ale powtarzam kolejny raz, dostał prawego, upadł. Ja się zawahałem, ja stanąłem, bo ja miałem tego świadomość, ale widziałem, że się nie podnosi. Sędzia wtedy krzyknął, bij! To co miałem powiedzieć sędziemu, nie my, żeśmy się umówili na walce, kurwa, w stójce, jak zasady fotore są wale tudo. Przekaż mu jeszcze, że możemy zrobić, jeżeli ma ochotę, jeszcze jedną walkę, tylko trzeba to załatwić z włodarzami. Chociaż ja uważam, że to jest niepotrzebne. Ale jak coś, to możemy zawalczyć jeszcze raz, ale to tylko ze względu na to, że go szanuję jako zawodnika. Like, I don't know if we're tour. I listen, I'll fight anybody, I'll do it again. I wish I could have given him a better fight. I just started slow and got clipped, but if they bring me back, I don't know if they'll bring me back, because the first fight I got submitted by Adam, and now I just got fucking my head knocked off by Janik. But yeah, I would do it again. But like I said, there ain't no excuse. Like, I just want him to know I didn't tell him one thing and try to do another thing. Like, I was wanting to punch up until I was on the fucking floor. Yeah, so that was that. Congrats, Janik. Congrats, brother. Yes. Yeah, man. Chciałem. Mogę walczyć z każdym. Bardzo chętnie dam mu też tą walkę jako rematch. Jako rewanż. Jako rewanż. Tak. Dziękuję bardzo za rozmowę. Wróćmy się do Kamila Janika. Powiedz mi, czy walka właśnie w takiej formule, gdzie są uderzenia głową, soccer kiki, praktycznie gołe pięści, było to dla ciebie bardzo stresujące? Nie za bardzo. Nie za bardzo. Kurczę, ja... Zaczęliłeś się już po ostatniej gali? No, znaczy po ostatniej gali ja byłem totalnie nieprzygotowany. Ja naprawdę... Ja nie jestem zawodnikiem, który się podejmie wyzwania i kurwa będzie miał sraczkę, nie przyjedzie na walkę. Ja przyjeżdżam, ja się biję. Ja wychodzę, ja wyszedłem z głową, zostawiono w szatni. Naprawdę miałem mnóstwo jakichś swoich problemów, które się sprowadziły do mojej kondycji psychicznej na tamten dzień. To jest moje marzenie, to by było coś pięknego, jakbym zdobył pas Federacji Wotore w Superfajcie, naprawdę. Śnię już o tym. Pokorą, z pełnym szacunkiem. Widzieliśmy właśnie to po tym właśnie nokaucie, nie chciałeś go dobijać, swojego przeciwnika, tylko wiesz, miałbyś tego walka, czekałeś, to po prostu się sędzia zmusił do tego. Tak, tak. No kurczę, tak jak mówię, no to jest adrenalina, są potężne emocje, ja stanąłem, ja się zawahałem. Sędzia krzyknął bi. No i ubiłem Olsena, no i co? Mam kurwa, nie wiem, przepraszać za to. Tak jak mówię, podaliśmy sobie ręce, zapraszam na kolejne wotory, zróbmy to jeszcze raz. Chociaż uważam, to jest naprawdę bez sensu, no bez sensu. No, z całym szacunkiem do niego, do jego umiejętności, to jest bez sensu.